Dzień dobry, więc dzień rozpoczął się całkiem dobrze, mam godzinę 8:30 i właśnie zaczynamy dzień, bo dzisiaj dzień jest bardzo długi, a raczej cały tydzień jest taki troszeczkę skomplikowany, ponieważ mamy zamknięcie miesiąca, kwartału i jeszcze parę innych rzeczy i tym samym jest dużo takiej pracy czasowo-organizacyjnej, plus postanowiliśmy jeszcze dzisiaj otworzyć nasz kolejny kurs w Szkole Chmury. To już jest nasz czwarty kurs w Szkole Chmury, ogólnie szósty kurs mój w tym roku, a pierwszy pojawił się w lutym, więc idzie całkiem dobrze i mam też wpinkę. Też myślę, żeby zrobić taką wpinkę dla wszystkich osób, które przeszły kurs trzy poziomy. Nie wiem, co o tym myślisz, daj znać. Tak mi zaczyna nasz dzień, jestem sam, nie wiem, czy się ktoś do mnie dołączy, ale to nic, do pracy. I właśnie biorę się za nagrywanie webinaru. Jest troszeczkę echa w tym pokoju, natomiast mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Zobaczymy. To jestem ja. Cześć, to jest kotek. I czekam na resztę chłopaków i zaraz będziemy zaczynać. I dzisiaj dzień w szybkości, więc właśnie przed chwilą skończyliśmy webinar. Tylko szybko się spakowałem i już wsiadam do taksówki i jadę na kolejne spotkanie. W drogę! W drogę! I już po spotkaniu wyszło bardzo super. Ostatnio w ogóle mamy taki zwyczaj, że jak spotkamy się z klientami i umawiamy się na przykład na 45 minut, to próbujemy kończyć 30 minut. Nie przedłużamy spotkań, a skracamy spotkania. To jest taka nasza mini dewiza. Staramy się zajmować jak najmniej czasu ludziom, którzy mają i tak bardzo, bardzo napięte dni. Taka mała rzecz, a zmienia dużo. I już jestem w biurze. Jest i Michał. Jest też Łukasz, ale Łukasz chyba nagrywa w drugim pokoju. Tak więc idziemy zobaczyć Łukasza. Łukasz nagrywa. Jak idzie? Bardzo dobrze. Co za profesjonalny zestaw pełniący dźwięk. Dużo folii bąbelkowej. I już jesteśmy po obiedzie w naszym studio nagraniowym, które jeszcze nie wygląda jak studio nagraniowe, ale z czasem będzie wyglądało jak studio nagraniowe. I teraz czas na... no właśnie. No i tak, Łukasz, profesjonalny golfista. Planujemy wejść na dach któregoś dnia i zagrać na dachu w golfa, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj wracamy do pracy. Dzisiaj bardzo szybkie wideo, bo odkryłem w weekend. Ciekawe przemyślenie, bo jak pewnie wiesz, nagrywałem w swoim życiu wiele wideo na temat dawania rad i mówię o tym, że nie lubię dostawać rad. Ale natomiast w końcu w weekend ułożyłem w swojej głowie, jak to naprawdę ze mną jest. Otóż lubię dostawać rady i sugestie, ale to jest zależne od jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż mam na przykład swoją firmę Chmurowisko i to, co zauważyłem z firmą Chmurowisko, że w chwili, gdy moja firma zaczyna się rozrastać, bo tak jak ogłosiłem wczoraj w artykule, doszliśmy do sprzedaży 1 000 000 zł w Chmurowisku w 8 miesięcy, co jest całkiem dobrze. Codziennie dostaję sugestie o tym, co robić. Czasami moi widzowie, którzy załóżmy śledzą mój blog Chmurowisko albo moją firmę Chmurowisko, mówią mi, że ej Mireczku, to co się teraz dzieje w twojej firmie jest złe i warto byłoby to zmienić, bo dawniej było lepiej. Czasami partnerzy nasi mówią, że Mireczku, tutaj powinniście z nami się bardziej zapartnerować, bo ci inni partnerzy to są źli. Niektórzy nawet stosują formę szantażu, mówiąc, że jeżeli nie zrobicie czegoś z nami, to może być duży problem. I bycie przedsiębiorcą jest o tyle trudne, że musimy to balansować i brać odpowiedzi od odpowiednich osób. Jeżeli weźmiemy odpowiedzi od wszystkich, to z naszej firmy, która ma być taka, jaka nam się wymyśliła, jako mamy na przykład w biznesplanie albo w naszej głowie, stanie się całkowicie niczym. Staje się wizją innych osób, a nie naszą. Zaczniemy słuchać wszystkich porad, bo ja dostaję tych rad strasznie dużo dziennie. W tym jest problem. Natomiast zarówno w Chmurowisku, jak i w innych aspektach swojego życia biorę rady i często się zgłaszam. Często na przykład pytam Macieja, Andrzeja o rady w tematach związanych z moją prywatną sferą. I również w swoim biznesie mam kilku mentorów, których pytam o rady. Pytam o to, jak założyć biznes, co zrobić, kiedy zrobić, gdzie zrobić. Nie wszystkie te rady oczywiście biorę i wdrażam, ale słucham. Natomiast nie słucham wszystkich.
kwestia, kogo słuchać, kogo nie słuchać, to jest bardzo ważny temat, ponieważ musimy zadać sobie pytanie, gdzie chcemy z daną aktywnością być. I teraz, biorąc za przykład mój kanał na YouTubie, kanał na YouTubie jest kanałem, który ja w swojej wiedzy chcę zostawić w takim stanie, jaki jest. Przynajmniej jeszcze przez trochę czasu, czyli nie chcę mieć 100 tysięcy wyświetleń per odcinek, bo wiem, jaka forma ludzi za tym przyjdzie. Nie będę miał 100 tysięcy pozytywnych ludzi, którzy lubią ten kanał, oglądają go i czerpią z niego wartość. Ograniczam go do pewnej ilości. Jeżeli na przykład ktoś do mnie mówi, że Mireczku, tutaj zacznij stawiać fajne obrazeczki, albo tutaj zacznij promować się, albo zacznij tu robić opisy, to czasami łapię się na to, że zaczynam to robić, natomiast potem przypominam, po co robię tego vloga. Więc nie słucham rad od pewnych osób. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy mówią, że hej Mireczku, fajnie byłoby, jakbyś wrócił do początków, kiedy byłeś na etacie i byłeś taki, wiesz, początkujący w ogóle. Natomiast to minęło i nie jestem w stanie tego zrobić, więc skupiam się na tych moich widzach, którzy na pytanie, co zrobić z vlogiem, mówią, nic nie zmienia, jest super. To jest moja grupa docelowa. Gdybym chciał rosnąć do 100 tysięcy, to przestałbym ich pytać. Zacząłbym pytać inną grupę docelową, zacząłbym inaczej tworzyć swój kanał. Tak samo z firmą. Jeżeli naszym celem jest dorośnięcie 10-krotnie w ciągu roku, co jest po części moim celem i mojej firmy, to zdarzają się ludzie, którzy zaczną Ci mówić, że hej Mireczku, fajnie było, gdy Twoja firma była na początku i byłeś tylko Ty i taki byłeś fajny w ogóle. Natomiast idąc za tym, gdzie my chcemy dojść, musimy przestać słuchać tych ludzi, a musimy zacząć słuchać tego człowieka, który albo wie, co przybliży go do celu, albo wie, kogo zapytać, jak dojść do swojego celu. I faktycznie stracimy paru klientów, stracimy paru partnerów i tak dalej. Natomiast w tym samym czasie znajdziemy nowych klientów i nowych partnerów, którzy będą zgodni z naszym modelem tego, gdzie chcemy iść. Więc ja, czy ty, to decyzja do ciebie, słucham opinii osób, których wiedza i doświadczenie jest zgodna z tym, gdzie ja chcę dojść. Bardzo niechętnie słucham opinii niepytanych, bardzo chętnie słucham opinii osób, których wizja i chęć postrzegania świata jest zgodna z tym moim małym aspektem. I teraz mała rada Mirka. Mirku, słuchaj siebie i słuchaj ludzi, których wartości, których pogląd na świat jest zgodny z tym, gdzie my chcemy być, a nie gdzie tu jesteśmy, chyba że to, gdzie jesteśmy, jest tym, gdzie chcemy być. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia jutro.